Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie prosto z Areny Ostrów. No dzisiaj ten wielki dzień, dzisiaj to święto stalówki, święto koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim. Wielkie otwarcie trwające od piątku, no a dzisiaj tutaj na deser wielki mecz. Mistrz Polski, zespół Arget BM Stal kontra brązowy medalista poprzedniego sezonu zespół WKS-u Śląsk Wrocław. Od 17:30 to spotkanie w Arenie Ostrów, no i pierwsze spotkanie w Arenie Ostrów z udziałem publicznym. 3000 kibiców zasiądzie na trybunach tego właśnie pięknego obiektu. Będzie wielkie wydarzenie, będzie wielki mecz, no i będzie fantastyczna atmosfera na trybunach. Program przedmeczowy. Nasz gość Konrad Kaźmierczyk, witam bardzo gorąco, bardzo witam serdecznie. Wszystkim. Nowy człowiek w sztabie Arget BM Stal. No i teraz Konrad, na pytanie takie na początek właśnie o tą atmosferę, o tą otoczkę, bo jest takie wyczekiwanie w Ostrowie. Wszyscy już odliczają te minuty, które pozostały do rozpoczęcia tego meczu w tym obiekcie. U was też się to wszystko gdzieś już pojawiło? Taki dreszczyk emocji, adrenaliny, że w końcu liga rusza i jeszcze liga w Ostrowie z kibicami? Znaczy ja myślę, że od strony zespołu to jest bardziej taka sportowa złość po ostatnim meczu. I tutaj bardziej skupiamy się jakby na sobie, na swojej grze niż na tej otoczce. Na pewno świetnie wrócić do pełnych hal, do kibiców. I nie powiem, bo tak jak trenerzy i zawodnicy, no liczymy na te wsparcie, bo mając to porównanie, gdzie ten sezon był bez kibiców, jest to ogromna wartość dodana, gdzie są te kibice, gdzie oni wspierają nas w dobrych i złych momentach. No dobra, bo ty jesteś jakby nową osobą w tej stalowej ekipie, w tym naszym ostrowskim środowisku od niespełna 2 miesięcy. Jak widziałeś Ostrów Wielkopolski, stalówkę będąc w innych miastach, w innych klubach i jak teraz widzisz tą stalówkę, kiedy jesteś w środku? Jakie to są 2 inne obrazy, czy 2 takie same? Znaczy ja tutaj myślę, że największa różnica i ten obraz jest zmieniony poprzez nową halę, tak? Gdzie wcześniej były rozgrywane te mecze w szkole, no to wiadomo, że tak z zewnątrz to tak wyglądało, no kiedy będzie ta nowa hala, zwłaszcza przy takim wynikach sportowych, jakie były. Tutaj no, obiekt jest naprawdę świetny, jest klimatyzacja, co nie wszyscy mogą się pochwalić tym, także tylko czekamy na wygrane i oczywiście na pełne hale i głośne gardła kibiców. No właśnie, a ci kibice gdzieś tam zaczepiają na ulicy, w sklepie, gdzieś tam pytają, co w tym zespole, co na przykład wydarzyło się w Wałbrzychu, jak będzie ze Śląskiem. Miałeś takie sytuacje w Ostrowie? Ja muszę się przyznać, że nawet żona miała taką sytuację, tak, że mnie osoba zaczepiła po prostu gdzieś tam idąc do samochodu, widząc jakby logo na koszulce i pytała się co tam, jak tam, czy nawet żona, która gdzieś tam mieliśmy montowaną telewizję czy coś, to tam też był fan. Temat koszykówki. Koszykówki, ale co mnie najbardziej cieszy, że to nie są tacy kibice, którzy tylko tam oglądają mecze, znają wyniki, ale naprawdę znają historię, znają szczegóły. Można było fajnie merytorycznie porozmawiać, co bardzo rzadko się zdarza. A to już kilka osób jakby mówiło, które przyjeżdżały do Ostrowa z zewnątrz właśnie, że w Ostrowie są tacy kibice, którzy rzeczywiście znają się na tej koszykówce. Wiadomo, że jakby tajniki taktyczne i tak dalej, to jakby ta kuchnia to nie do końca, ale te podstawy takie, nawet w tym zaawansowanym nieco stopniu, to gdzieś są znane kibicom. Tak, oczywiście. Myślę, że to też jest dosyć istotne. Tak? Po to jest takie studie jak to, czy inne programy, czy analizy na różnych stronach, żeby kibice się edukowali, rozumieli lepiej, co się dzieje na boisku i myślę, że znając lepiej koszykówkę, staje się ona jeszcze bardziej interesująca. Dobrze, drodzy Państwo, tyle Konrad. My teraz przeniesiemy się do Damiana Kuliga. Porozmawialiśmy z Damianem, no i zobaczmy, co tam w naszym zespole, co u Damiana. Damian, co tam w naszym zespole, tak? Bo od tego meczu o Super Puchar Polski trochę czasu minęło. Teraz przed nami pierwszy pojedynek ligowy. Jak wykorzystaliśmy ten czas, ten okres od tego Super Pucharu? No, na pewno ciężko trenowaliśmy do tego, żeby przed pierwszym meczem we własnej hali zagrać jak najlepiej i przede wszystkim zmazać tą plamę, co pokazaliśmy w meczu o Super Puchar, bo niestety nasza gra nie wyglądała tak, jak powinna. Ale myślę, że przez ten czas od Super Pucharu do teraz zrobiliśmy kawał dobrej roboty i wygląda ta gra zdecydowanie lepiej i mam nadzieję, że rezultat i
wynik tego spotkania w niedzielę będzie zupełnie inny niż był ostatnio. No właśnie, ale później jak była ta analiza tego meczu w Wałbrzychu, to jakie gdzieś tam przede wszystkim wypływały wnioski, jakie gdzieś tam były te analizy? Myślę, że to było dużo, bardzo dużo rzeczy, których musieliśmy poprawić. Przede wszystkim komunikację w obronie, do tego zbytnio indywidualnie graliśmy w ataku, nie graliśmy tego, co założyliśmy sobie przed meczem. I myślę, że te kilka rzeczy wpłynęło na to, że w pewnym momencie po prostu nie byliśmy sobą, nie byliśmy drużyną, która by chciała wygrać to spotkanie i drużyna z Zielonej Góry zasłużenie ten mecz wygrała wtedy. O Superpucharze trzeba zapomnieć, ale z drugiej strony to powoduje, że jest taka sportowa złość u Ciebie, u chłopaków? Znaczy no na pewno jest złość, ale bardziej ją chcemy przełożyć na to, że ciężką pracą musimy dojść do tego, żeby grać coraz lepiej i coraz lepiej się rozumieć na boisku. I mam nadzieję, że ten zimny prysznic, który był na samym początku, pokazał nam, że nikt się przed nami nie położy, jako że jesteśmy mistrzami Polski, tylko po prostu trzeba wyjść, trzeba zdominować boisko i zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. No właśnie, powiedziałeś, drużyna Arget BM Stal to jest mistrz Polski, to powoduje, że zawsze ci rywale będą się podwójnie mobilizować na te mecze z nami. Tak, to na pewno. Wiadomo też, że zawsze jest trudniej obronić mistrzostwo niż je zdobyć, ale no my przede wszystkim musimy pokazać to, że jesteśmy mistrzami, że gramy na najwyższym poziomie, jakim potrafimy grać i mam nadzieję, że już w następnym meczu pokażemy ten poziom, który chcemy reprezentować i zdobędziemy pierwsze punkty w tym sezonie. Ty grałeś w różnych miejscach, w różnych halach, przed różnymi kibicami. W Wałbrzychu naszych kibiców było mnóstwo, no i dla Ostrowa Wielkopolskiego ten mecz 12 tutaj ze Śląskiem Wrocław to jest takie historyczne wydarzenie, bo w końcu mamy halę, w końcu możemy w tej hali grać z kibicami. Tak szczerze, to u Ciebie też trochę dreszczyku emocji właśnie, że w końcu z kibicami, że też będziesz częścią tego historycznego wydarzenia? Znaczy na pewno się cieszę, że kibice mogą wrócić na halę, bo to jednak, jeżeli gramy u siebie, to na pewno dodaje nam kopa, bo widać, że gdzie grałem, gdzie byli kibice, to bardzo wspierali zawsze swoją drużynę i z tego co wiem, jak było tutaj do tej pory, no to kibice są mocno za drużyną, bardzo mocno ją wspierają. Mam nadzieję, że na tym meczu będzie pełna hala, tyle ile może wejść i będą nas nieść dopingiem do pierwszego zwycięstwa. No właśnie, też na to liczymy, że będzie komplet, a Ty się spotykasz z tymi objawami tej sympatii, tego zainteresowania koszykówką w takim codziennym życiu? Jak idziesz, nie wiem, do sklepu albo idziesz na spacer, to kibice zatrzepiają, pytają, co tam panie Damianie w stalówce? Znaczy na samym początku było tak, kilka razy się była taka sytuacja i nawet powiem, że wyszedłem z hali, jechał pan, który się zatrzymał i powiedział: o super Damian, że nas doszedłeś i tak naprawdę tyle, tylko podziękowałem, także widać, że to miasto żyje koszykówką i chcą tą koszykówkę na najwyższym poziomie i mówię, no my jesteśmy od tego, żeby dostarczyć kibicom jak najwięcej emocji i pokazać im koszykówkę na najwyższym poziomie. No dobra, to strona sportowa, tak na deser, na koniec Śląskie Wrocław, graliśmy z nimi w lidze, oni w sparingach, oni już w lidze grali w Zielonej Górze, co wiecie o tym rywalu, czego się po nich spodziewacie w niedzielę? Znaczy na pewno to nie będzie lekki mecz, ale wiemy jakie są ich mocne atuty. Nie chcę teraz za bardzo mówić przed kamerami, jak się na nich przygotowujemy, ale powoli trenerzy już analizują całą ich grę, pomagają nam jaką taktykę obrać przeciwko temu zespołowi, bo to jest mocny zespół, który jeżeli da się im rozkręcić, to może być tak samo jak nasz mecz z Wałbrzychu z Zieloną Górą, że jeżeli damy się im rozpędzić, to mogą nas dominować, a to powinno być odwrotnie, że to my od pierwszych minut powinniśmy zdominować ten zespół i utrzymywać nasz styl i nasz rytm gry przez całe 40 minut. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. No dobrze, tyle Damian Kulik. Jaka jest forma u Damiana? Świetna. Wszyscy mówią, że wygląda dużo młodziej. No bo jego forma fizyczna też jest... 4 kilogramy zgubił? Jakoś tak chyba, nie? 4... Nie wypada mu wymieniać, liczyć. Ale zgubił, ale widać u Damiana. Ale widać dużo osób, nawet widząc go od jakiegoś czasu, mówi, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej. Także liczymy na niego, że przełoży się to na jego występy. W tym systemie, który ma Igor Milicic, który wy macie, jeżeli chodzi o naszą drużynę, są jakieś takie akcje pod Damiana ustawiane też? Bo on potrafi i tyłem do kosza, i przodem do kosza. W Wałbrzychu na przykład pamiętam to podanie kozłem pomiędzy rywalami. Także on jest wszechstronnym graczem i na pewno są jakieś takie zagrywki. Co ustawione pod Damiana? Tak jak już wspomniałeś, uważam, że w naszym systemie największą tą wartością jest to, że Damian
ma wysokie IQ koszykarskie i naprawdę umie podać, umie wiedzie posłać tą piłkę w odpowiednim miejscu, gdzie przy naszych zagraniach jest to dosyć istotne. Oprócz tego oczywiście jest bardzo dobrze wyszkolonym zawodnikiem, potrafi rzucić za 3 punkty, zagrać tyłem do kosza, ale przede wszystkim to jego doświadczenie, ta inteligentna gra, trzymanie się założeń i te podania, to jest coś, co go na tą chwilę wyróżnia w naszym zespole. Kibice widzieli naszą drużynę do tej pory tylko raz, podczas Suzuki Super Pucharu Polski. No i teraz też wielu kibiców pyta, kto ma być liderem tej drużyny, kto ma być takim motorem napędowym tego zespołu, kto ma być główną opcją w ataku. Jak to wygląda? Możesz coś zdradzić? Jakoś tak te role są podzielone w drużynie? Ja powiem, z mojej strony nie ma nacisku na jedną osobę. Cała ofensywa czy zagrywki są pod wszystkich zawodników. Także tutaj uważam, że to będzie zależało od danego przeciwnika, od matchupów, gdzie mamy przewagę, albo gdzie chcemy kogoś ukryć, także to będzie wynikało jakby z przygotowania do przeciwników. Aczkolwiek, no mówię, stawiamy na drużynową grę i koszykówkę, którą mam nadzieję wszyscy zobaczymy. Naszym atutem ma być ta taka multipozycyjność tych naszych graczy, jak na przykład Palmer, który może zagrać na dwójce, na trójce, ale może wskoczyć na pozycję numer jeden. I jeszcze mamy kilku takich właśnie zawodników. To ma być ten atut, który będzie też jakby zaskoczeniem dla rywali? To, co wy wymyślicie, jak przesuniecie, nie wiem, Jarka Mokrosa z czwórki nagle na trójkę, a Palmera dacie z trójki na jedynkę? Tak, na pewno wiele ułatwia w naszej grze i to daje dużo różnych możliwości. Oczywiście to też trzeba mieć świadomość, że tak jak wspomniałeś, jest to duży atut, duża zaleta, ale to też wymaga dużo czasu, żeby zawodnicy, nie jak w innych drużynach, poznali grę tylko na jednej pozycji, tylko poznali na dwóch, trzech pozycjach. Czy nawet już wspomniany Damian, którym gra jako center, to może grać też na czwórce, czy Jarek, czy inni zawodnicy, ale to też potrzebujemy na to czasu i myślę, z biegiem czasu te różne warianty, opcje będą bardziej wykorzystywane i dawały więcej efektów. Super Puchar w Wałbrzychu był 1 września, dzisiaj mamy 12 dzień września. Ten okres, jak wykorzystaliśmy? Jakby już nie wracam do tego, co się działo w Wałbrzychu, bo to jest już przeszłością, ale te 11 dni, to jaka to była praca? Bo też był mecz sparingowy we wtorek z pierwszoligowcem z Opola. Tak. To, żeby nie wypaść takiego rytmu? Tak, no żeby nie wypaść z tego rytmu, żeby ta przerwa między tymi meczami i tą rutyną meczową nie była tak duża, żeby zachować ten rytm meczowy, nie być zaskoczonym, być bardziej przygotowanym do tego. Czy coś się w naszych przygotowaniach zmieniło? No nie, dalej robimy swoje, bo w drużynie jest bardzo duży niedosyt, w związku z tym, że wiemy, że nas stać na dużo, dużo więcej. I moim zdaniem, że tak słaby mecz, jaki zagraliśmy w Wałbrzychu, no nie powtórzy się przez bardzo, bardzo długi czas. Mam nadzieję, że do końca sezonu. No mówi się, że te dobre, klasowe drużyny zawsze mają w sezonie taką jedną potężną wpadkę. Także dokładnie. My możemy powiedzieć, że my już na samym starcie zanotowaliśmy tą wpadkę dokładnie. I już takiego meczu nie będzie. No dobra, no to posłuchajmy teraz trenera Igor Milicic przed naszą kamerą. Co to w naszym zespole, bo w niedzielę pierwszy mecz ligowy, pierwszy mecz w Arenie Ostrów z kibicami, także wszyscy są podekscytowani, jeżeli chodzi o społeczeństwo Ostrowa Wielkopolskiego. A co w środku w zespole? Pracujemy. Pracujemy nad niedoskonałościami. Próbujemy się stać lepszą drużyną z dnia na dzień. Mamy trochę utrudnień z różnych względów, natomiast pracujemy, trenujemy. Wiele godzin spędzamy na hali. Prędzej czy później myślę, że to urodzi pozytywnym efektem dla całokształtu naszego. No wiadomo, takie standardowe pytanie, jakie wnioski powyciągano po Superpucharze Polski, bo na pewno tych wniosków było wiele, ale kibice byliby ciekawi, co tam przede wszystkim twoim zdaniem, jak tam wyglądało w tym meczu, już później na spokojnie analizując. Pierwszy raz graliśmy przed publicznością, to jest jedna rzecz. Pierwszy raz graliśmy mecz o stawkę z takim zespołem, a naszym zespołem, gdzie musimy się nauczyć, jak reagować w pewnych sytuacjach.
pozytywnych i negatywnych. My wydaje mi się, że trochę się zamroziliśmy w pewnym momencie i potem każdy, kto miał piłkę, wszyscy się patrzyli, co on zrobi. A nasz system, nasz pomysł jest zupełnie inny. Z czego to wynikało? Mamy pełne pomysły, natomiast to jest proces. Dostaliśmy też kolejnego zawodnika w dniu meczu. Teraz jest 7 dni z nami. Nie da się wszystkiego złapać, żeby to funkcjonowało jak zegarze. Ale pracujemy na tym. No właśnie, wspomniałeś o Traju, jak on wygląda tutaj już na miejscu, będąc w Ostrowie, trenując, poznając ten nasz system? Bardzo dobrze wygląda fizycznie. Natomiast ma trochę kłopot z naszym systemem, bo to jest już tak naprawdę trzeci system, który on musi łapać w obronie i w ataku ostatnich 1,5 miesiąca. Bo on zaczął w NBA z Charlotte, potem przyjechał do Partyzanu, potem nowy system w Partyzanie i teraz kolejny nowy system, z którym on się nigdy nie spotkał. Także jest trochę trudności, ale od tego jesteśmy tutaj, żeby pracować. Jakby było wszystko świetnie i wspaniałe i dałoby się wszystko 3 dni to zrobić, to wszyscy by grali rewelacyjną koszykówkę po 7 dni treningu. Czujesz takie gdzieś tam wewnętrzne podekscytowanie tym, że tutaj w niedzielę będzie mecz z kibicami, że to jest takie historyczne wydarzenie dla Ostrowa Wielkopolskiego, otwarcie tej areny, że ci kibice na tych trybunach, że wszyscy czekają, żyją już tym niedzielnym meczem? U ciebie też taki trochę dreszczyk emocji jest z tym też związany? Lubię grać przed pełną publicznością, natomiast to mi utrudnia moją pracę, bo zawodnicy nie słyszą tyle, ile bym ja chciał, żeby usłyszeli, natomiast żartuję trochę. Jest to wspaniała rzecz. Ja liczę na to i kibicowałem, trzymałem kciuki, marzyłem, żeby kibice wrócili na tę halę, żeby był kocioł w każdej hale, gdzie będziemy grać, a przede wszystkim u siebie, żeby ta hala była pełna, żeby te bilety szły jako na pniu. Jesteśmy mistrzami. Myślę, że kibice mogą się cieszyć z tym, mogą być dumni z tego zespołu i pokazać to wsparcie, czy będzie dobrze, czy będzie źle. No właśnie, właśnie ty w końcu poczujesz, jak to być trenerem stalówki w Ostrowie, kiedy masz kibiców ostrowskich za swoimi plecami. Namiastka tego była w Wałbrzychu, bo tam przecież wielu było kibiców, ale to też takie pewnie dla ciebie fajne. To jest bardziej dla zawodników, którzy czują tą adrenalinę. Ja jestem na tyle skupiony, że czasami się pytam asystentów czy swoich dzieciaków, jakie kibicowanie było na meczu, bo absolutnie nic nie usłyszałem. To było przez lata we Włocławku, gdzie była pełna hala. To jest taka, powiedzmy, ekstaza, gdzie nic innego nie słuchać, nie widać, tylko te cztery linie boiska i co jest wewnątrz tych linii. Ja wiem, że to jest wspaniała rzecz. Myślę, że kibice na pewno się popiszą. Liczę na pełną halę, a my damy z siebie wszystko na boisku. To na koniec taki intensywny ten tydzień, bo w niedzielę Śląsk, w środę od razu Astoria, a potem w sobotę Anvil. Najważniejszy teraz jest ten Śląsk, bo to jest wymagający zespół. Każdy zespół jest wymagający, każdy mecz jest najważniejszy mecz i nie ma wybierania. Terminarz jest taki, jaki jest, nie ma co płakać. Są różne teorie takie i trzeba wyjść, grać, walczyć. I potem każdy terminarz się przerodzi w dobry albo jak gra źle, w zły. Także nie ma w ogóle co płakać nad terminarzem. Jest tak, jak jest. Sporo meczów u siebie. Mam nadzieję, że za każdym meczem będziemy uszczęśliwiać naszych kibiców. Powracamy. Drodzy Państwo, jesteśmy w sali konferencyjnej Areny Ostrów. Jest jeszcze kilka godzin do tego meczu. Tam trwają prace przygotowujące tą halę. Tam też świetnie się spisują nasi kibice, ludzie z klubu kibica, którzy przygotowują na ten mecz specjalną oprawę. Tak jak mówiliśmy na wstępie, 3000 kibiców pojawi się w hali w Arenie Ostrów. To będzie taka pierwsza historyczna chwila w Ostrowie Wielkopolskim, że na meczu sportu halowego, w tym wypadku koszykówki, w obiekcie będzie tyle osób, także na pewno ta atmosfera będzie fantastyczna, co zapewniają wszyscy, którzy się tutaj wybierają. No dobra, to my wracamy do rozmowy z Konradem. Oczywiście za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy o ekipie Śląska Wrocław, ale jeszcze wracając do naszego zespołu. Wszyscy zdrowi, wszyscy gotowi, jakby nie ma żadnych takich problemów gdzieś tam zdrowotnych albo
Chociaż możesz nie powiedzieć wszystkiego, bo to też jest tajemnica, tak? Bo oczywiście. Program od 16, to jeszcze tam Śląsk może coś wychwycić. Zobacz. W każdym razie, jakby okej, generalnie wszyscy? Jesteśmy gotowi, wszyscy są gotowi do gry, nikt nic nie zgłaszał, także nie możemy się doczekać. Jak się pracuje z Igorem Ilciciem? Jak się pracuje? Dobrze. Ja lubię taką pracę, tak jak wspomniałem już przy pierwszym naszym spotkaniu, naszej rozmowie. Trener jest bardzo wymagający, mi się to bardzo podoba, no bo też gdyby nie był wymagający, no to pewnie takich efektów by nie było. Także wymaga od siebie przede wszystkim, bo też jest bardzo zaangażowany w wszystko to, co robi. Zwraca uwagę na wszystkie detale, czy to dla nas jako trenerów, czy dla zawodników. Także mnie to się bardzo cieszy. Cieszę, że mogę to widzieć, doświadczyć tego. I tyle. I pracujemy, żeby to wszystko przyniosło efekt na boisku. Konrad, o tobie jeszcze będziemy rozmawiać, ale takie jakby dwie rzeczy w trakcie sezonu będziemy cię na pewno poznawać, ale praca z Igorem Miliciciem, praca w Ostrowie Wielkopolskim, to taki moment, taki, który może być dla ciebie jakąś trampoliną? Bo ty jesteś w koszykówce od wielu, wielu lat. Konrad pochodzi przecież ze Słupska, z miasta tak samo zwariowanego na punkcie basketu jak Ostrów Wielkopolski. Były różne kluby, była i koszykówka męska i kobieca. Teraz jest drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, mistrz Polski, Liga Mistrzów, czyli Igor Milicic. Traktujesz, że taka trampolina, że wskoczysz gdzieś jeszcze wyżej i gdzieś... Jak ty na to patrzysz? Znaczy... Ja się skupiam na tym sezonie, na tym, co jest tu i teraz, bo tu i teraz mamy do wykonania pewne zadanie, pewną pracę i staram się wykonać ją jak najlepiej. A co będzie w przyszłości? Kariery zawodników i trenerów są tak różne, że ciężko o tym przewidzieć, ale to najpierw trzeba wygrać inaugurację ze Śląskiem Wrocław, skończyć sezon z naszymi celami, które ustaliliśmy i później będziemy myśleli, co jest dalej. Także aż tak daleko nie wychodzę. No dobra, nie to zdradź, co należy do twoich obowiązków, tak? Bo jest Igor Milicic jako główny trener, jest Andrzej Urban, dla którego jest to już kolejny sezon w Ostrowie Wielkopolskim i jest Konrad Kaźmierczyk. Jaka jest ta twoja działka? Nie wiem, scouting, prowadzenie treningów, jak to wygląda? Znaczy tutaj razem z Andrzejem przygotowujemy scouting drużyny. Ja tutaj skupiam się na obronie przeciwnika. Do tego dochodzą bardzo zaawansowane analizy pomeczowe, które też wykonuję, które są dla nas dosyć istotne. Jest to spora część naszej pracy jako asystentów, te przygotowanie przed meczem i analiza po naszym meczu, żebyśmy wszystko wiedzieli obiektywnie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście pomaganie na treningach i co tam trener, w czym potrzebuje pomocy. Oprócz tego, jeżeli czas jest, hala i siły, to też indywidualnie treningi z zawodnikami. No dobrze, to drodzy Państwo, kolejny materiał, bo coraz bliżej pierwszy gwizdek w tym dzisiejszym pojedynku, coraz bliżej te wielkie emocje na inaugurację tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. No to zobaczmy teraz kolejną rozmowę. Jarek, w niedzielę w końcu zagramy w tej hali z kibicami. To powoduje u Ciebie taki dreszczyk emocji gdzieś tam też już. Wyczekujesz tej niedzieli, żeby tutaj było full i żeby nasi kibice ryknęli, żeby te trybuny poniosły drużynę? No na pewno czekamy na ten moment. Ja spodziewam się, wiem czego się spodziewać tutaj po naszych kibicach. Słyszałem, że będzie bardzo dużo ludzi, także myślę, że będzie bardzo ciekawe i mocne widowisko. No właśnie, my tutaj przystępujemy do tego meczu po tej przerwie związanej po Superpucharze. Nie graliśmy w pierwszej kolejce. Dobrze wykorzystaliście te ostatnie dni po tym Superpucharze? To się okaże. Mam nadzieję, że tak. To inaczej, to jak wykorzystaliście te dni? Nad czym pracowaliście? O tak, może to powinno brzmieć. No mam nadzieję, że będzie widać owoce tej pracy w tym meczu właśnie, bo dużo pracy, dużo ciężkiej pracy, dużo zmieniliśmy, uważam. I myślę, że zmiany są widoczne już teraz na treningach. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy znowu, kiedy będą światła na nas świeciły i będzie pierwszy gwizdek. Jarek, tam w meczu w Wałbrzychu coś się wydarzyło z dłonią, tak? W tej drugiej połowie praktycznie tylko na parę chwil pojawiłeś się na parkiecie. Wszystko już jest w porządku. Co tam się w ogóle stało? Wszystko w porządku. Wykręciłem nadgarstek w drugą stronę i przez chwilę miałem mały kryzys, ale tam fizjoterapeuta ponastawiał co jak trzeba. Byłem zdolny do gry już w drugiej połowie. I najważniejsze, że wszystko w porządku. Taka sportowa złość była, potem jest, po tym Superpucharze właśnie? Znaczy, mi się wydaje tak osobiście, że to tak troszkę wygląda jak w zeszłym roku po pucharze z Zieloną Górą, gdzie
nas sromotnie przegraliśmy i potem jakby staliśmy się inną drużyną. Zaczęliśmy grać bardziej agresywnie, szybciej i to przynosiło nam rezultaty. Mam nadzieję, że ten super puchar był podobnym prysznicem dla nas i mam nadzieję, że narodzimy się na nowo, mówię. To jest początek sezonu i tutaj też nie ma znowu popadać jakieś, wiadomo, że nie wiadomo jaki jest problem, ale chcemy zacząć ten sezon od wygranej, szczególnie, że mamy 3 pierwsze mecze u siebie i uważam, że są bardzo ważne mecze. Wystartować dobrze, nabrać pewności siebie, nabrać dobrych morali i ruszyć dobrze w sezon. A ten Śląsk, jaki to jest zespół? Tak? Nowy trener, też mocno przebudowana ta drużyna. Jaki jest styl tego Śląska, jak gdzieś tam oglądałeś tą drużynę? Jaki jest styl? Wiadomo, że grają szybko, tak? Mieliśmy też z nimi jeden sparring, także grają szybko. Część z tych graczy już znamy, tak? Jovanović, też znajomy Cody Justice, też grałem z nim w Stelmecie. Także mają też dobrych strzelców, dobrych rozgrywających i możemy się spodziewać też agresywnej obrony na całym boisku, na wymuszaniu strat. Także mówię, to też jest część, na którą pracowaliśmy w tym tygodniu, nad tym pressingiem, nad tym, żeby grać bliżej kosza i to będzie dla nas doskonały sprawdzian. Wracamy i to już teraz taka ostatnia część naszej rozmowy. Z Konradem będziemy się spotykać często w tym sezonie. Andrzej Urban się bardzo ucieszył, mówił, jak jest Konrad, to nie dość, że fachowiec pod kątem trenerskim, ale też jeżeli chodzi o naszą klubową telewizję, bo też Ciebie będziemy często tutaj zapraszać i będziemy analizować to wszystko. Okej, WKS Śląsk Wrocław. Nowy trener, nowa drużyna, zmieniona drużyna, choćby Kolenda dołączył do tego zespołu. Jaka jest charakterystyka tej drużyny? Przede wszystkim jest to drużyna, która ma bardzo szeroki skład. Gra solidnie, równo, zespołowo. To na tą chwilę jakby wyróżnia. To mówię, to jest pierwszy mecz dla nas sezonu, dla nich to jest drugi, także też ciężko coś wychodzić. No właśnie, bo to jeszcze ten etap jeszcze jest budowy drużyny. Także tutaj to bardziej wróżenie z fusów, ale patrząc po ich meczach kontrolnych, sparingowych, jak to wyglądało, no to ta szerokość składu, też są zawodnicy na każdej pozycji po dwóch, którzy potrafią grać tak samo jak zawodnicy z pierwszej piątki, także ten skład na pewno też był budowany po te występy Eurocupowe, gdzie tych meczów będzie na pewno sporo. Mają strzelców, mają zawodników podkoszowych, co też pokazali w ostatnim meczu, gdzie ich center Langwein zebrał 5 piłek w ataku, co jest świetnym wynikiem. Także tutaj na każdej pozycji musimy być czujni i nie możemy dać nikomu się wejść na odpowiednie obroty. W poprzednim sezonie, kiedy WKS pod wodzą trenera Widina zdobywał brązowy medal, oni byli mocno uzależnieni od Jovanovicia. Tak też jest teraz właśnie, że ten serbski rozgrywający to jest generał, nie wiem, prawa ręka trenera. Czy to się zmieniło w porównaniu do poprzedniego sezonu, kiedy dołączył Łukasz Kolenda teraz do WKS-u? Jak to wygląda? Na kimś konkretnie się tam trzeba skupić? Ktoś, kto jakby kreuje to wszystko, to jest ten Jovanović, czy nie? Tak już wspomniałem, uważam, że grałem drużynową koszykówkę. Jovanović z racji jakby tego, jakim jest zawodnikiem, to lubi mieć dużo piłki w rękach i kreować pod siebie, pod innych zawodników. Aczkolwiek w ostatnim meczu Łukasz Kolenda wyszedł w pierwszej piątce i dopiero gdzieś Jovanović wchodzi w drugiej połowie jako ten starter. Także charakterystyka zawodników jakby się nie zmienia, no bo prezentują swój poziom, jaki prezentowali, ale ten podział jakby ról jest rozprzestrzeniony na całą drużynę. Także tutaj to nie jest drużyna typu, że skupiamy się na typowo jednej osobie, aczkolwiek Jovanović jest dużym kluczem do tego, jeśli chodzi o angażowanie całej ich ofensywy. Zobaczymy, czy wyjdzie w pierwszej piątce, czy nie. No na pewno jest to osoba, która kocha kozować piłkę i gdzieś szukać, penetrować. Jest to taki niski, nietypowy zawodnik, ciężki do obrony. Także zobaczymy, jak nasi więksi obrońcy będą sobie z nimi radzić. U nas jest sportowa złość, u nas jest na pewno perfekcyjne przygotowanie do tego meczu. Oczywiście o taktyce, o sposobie gry ze Śląskiem nie będziemy mówić. Czyli co, trzeba po prostu wyjść na parkiet i wyszarpać to zwycięstwo, tak? Rzucić się na tego rywala, pokazać mu na początku, kto tu rządzi na tym parkiecie. 3000 gardeł i rąk macie za sobą, także jak to wszystko tutaj ruszy w tej arenie, to
Nie macie wyboru. To na pewno. To jest na pewno ważne. Ważne ci kibice, to, że gramy u siebie, że to jest nasza przewaga, ale przede wszystkim chcemy pokazać to, na co nas tak naprawdę stać, że ten mecz w Wałbrzychu super pokaże, że to był wypadek i teraz mentalnie dojdziemy do tego odpowiednio, agresywnie i będziemy mogli po prostu pokazać swoją koszykówkę, bo na tym etapie jesteśmy i chcemy to po prostu pokazać, co jesteśmy w stanie prezentować. A to jest taki, drodzy Państwo, bardzo intensywny tydzień, bo dzisiaj mecz z ekipą z Wrocławia. Już w najbliższą środę przyjeżdża tutaj bydgoska Astoria, a za 6 dni pojedynek z Anwilem Włocławek, także intensywny ten czas. Mało treningów będzie, dużo analizy, dużo scoutingu, dużo pracy taktycznej, a tutaj mecz za meczem i to tak już się rozpędzi ta karuzela. Za chwilę Liga Mistrzów i to na będzie pewno, się działo. To na pewno. Zaczniemy od pierwszego zwycięstwa i myślę, że każda drużyna, wszyscy trenerzy, zawodnicy w wszystkich zespołach zawsze czekają na to pierwsze zwycięstwo. Jak ono już jest, to jest ten oddech i wszyscy jakby nie na 100%, tylko 110% wierzą w to, co się robi i na pewno pójdzie łatwo. Także zaczynamy dzisiaj i już nas nikt nie zatrzyma. No i to jest piękne podsumowanie naszego spotkania. Konrad Kaźmierczyk, w górę serca niech zwycięża Stal. Jesteśmy ze Stali, drodzy Państwo. Czas rozpocząć kolejny sezon 2021-2022. Arget BM Stal, mistrz Polski, rusza do walki, rusza do gry. Dzisiaj wielkie emocje w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz oczywiście na antenie Polsat Sporty Ekstra od 17.30. My zachęcamy do oglądania spotkania, a jeszcze też z tego co wiemy jest kilka bądź kilkanaście sztuk biletów dostępnych w serwisie A-Bilet, także kto jeszcze chce, to może tutaj do nas dołączyć i być świadkiem tego świetnego widowiska i tej kapitalnej atmosfery na trybunach hali Arena Ostrów. Dziękuję pięknie raz jeszcze, Konrad Kaźmierczyk, Bartosz Karasiński. Trzymamy kciuki, walczymy, gramy. Do zobaczenia, do usłyszenia.